Cześć, witam Cię w kolejnym wideo na moim kanale. Tym razem gra, która może dać nam fajnego airdropa, tylko trzeba spełnić wymagania. Ale o tym w kolejnej części wideo, a teraz wlatuje intro. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już na stronie gry. Wchodząc tutaj, użyjcie mojego reflinku, który jest pod tym filmem. Pamiętajcie, aby używać reflinki. Niektórzy zapominają, niektórzy nie chcą, ale później tego żałują, bo często jest tak, że bez reflinku nie otrzymujecie bonusów w danych promocjach. Więc zawsze warto używać reflinku, a poza tym wynagradzacie po prostu moją pracę, którą wkładam w to, żebyście mieli cały czas te wszystkie informacje. Dobra, przechodzimy do Pixels. Pierwsze, co musicie zrobić, to połączyć się z waszym MetaMaskiem. Jeżeli nie masz jeszcze MetaMaska, to zapraszam Cię do innych filmów na moim kanale YouTube. Ten o MetaMasku powinien teraz tu się wyświetlić link. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj jest obsługa portfela MetaMask i jak założyć portfel kryptowalut MetaMask. Te dwa filmy musicie obejrzeć, żeby wiedzieć wszystko, co trzeba na początek, aby używać tego portfela. A jeszcze jedno, strona Chainlist, tutaj potrzebujemy sieć FMOST, czyli w wyszukiwarce wpisujemy sobie EV i tu już mamy sieć FMOST. Łączymy się MetaMaskiem, dodajemy, czyli dwa kliknięcia, sieć jest dodana. Tak samo możecie zrobić z każdą inną siecią na tej stronie. To taki bonusowy tip w tym wideo. Dobra, wracamy tutaj, łączymy się z naszym MetaMaskiem. Ja sobie zrobiłem świeże konto, żebyście mieli wszystko od początku pokazane. Dobra, połączyłem się i zmieniło się na login. Klikamy to i powinno nas przenieść do tworzenia naszej postaci. A jeszcze jedno kliknięcie w MetaMasku. Jeżeli macie po polsku, to będzie podpisz. No i tutaj tworzymy swojego bohatera. Możemy wybrać kolor skóry, przykładowo czarny, oczy. Tutaj nasz styl, jeżeli chodzi o można powiedzieć czapkę czy fryzurę, ja sobie wezmę ten tutaj śmieszny. Też przy okazji wpisujemy sobie nasz name. Ja to sobie wpiszę Byrzek, załóżmy 94, mój rocznik. Już wcześniej mam zwykły Byrzek, no ale to tu trzeba co innego. No i tu wybieramy jeszcze kolor, wyraz twarzy i jeszcze tu sobie wybierzemy garnitur. Dobra. Postać stworzona, każdy tworzy tak jak chce. Jeżeli chodzi o światy, cała ekipa maniaków biznesu jest na świecie 8, chociaż wydaje mi się, że można ten świat wybierać sobie jaki tylko chcecie i cały czas macie to samo. Jak widzicie, odpalił nam się samouczek, jesteśmy na wyrywku planety, która krąży gdzieś w kosmosie. Po lewej stronie w rogu mamy taki podstawowy panel, mamy ile mamy pieniędzy, nasz level i exp, który zdobyliśmy, oraz energia. Tym domkiem wracamy się tak jakby do początkowej mapy. Jeżeli gdzieś zabłądzimy między portalami i tak dalej, to jest bardzo przydatne. No i dobra, przechodzimy do samego samouczka. Poruszamy się ogólnie WASD na klawiaturze, tak jak w normalnych grach. Możemy sobie do niego podejść. No ja to będę przewijał, będę Wam tłumaczył. Na początku dostaliśmy 6 sztuk nasion, żeby owsiać całe pole. No i tu jest podpowiedź. Zanim coś zrobicie, wysłuchajcie, co mam do powiedzenia do końca. Zaoszczędzicie na tym prawie 4000 coinów tutaj w grze na początek, gdzie prawdopodobnie gdybyście przeszli samouczek używając wszystko, praktycznie nie mielibyście żadnych pieniędzy na start, a tu będziecie mieli 4000 na start. Więc bierzemy nasiona i siejemy tylko jedno. Klikamy Escape na klawiaturze. Meldujemy, że zadanie wykonane. To sobie przewijamy. Dostaliśmy konewkę. Bierzemy konewkę, podlewamy Escape i znowu wracamy. I tak jeszcze kilka razy. Teraz musimy dać nawozu. Jak widzicie, już tam mamy owoc do zebrania. Teraz dostaliśmy nożyce. Nożycami ścinamy nasz owoc. Znowu Escape, wracamy. No i dostaliśmy Energy Drinka, którego mamy wypić, ale nie zrobimy tego, bo zobaczycie zaraz, ile ten Energy Drink jest warty. Ale żeby zaliczyło nam zadanie, musimy go wziąć, najechać na siebie, kliknąć Escape
I teraz możemy zameldować. A, widzicie, nie poszło. Spróbujmy tak. Jeżeli wam nie idzie, to spróbujcie kilka razy to zrobić. Widzicie, za drugim razem mi poszło. Czyli najechałem na siebie i wtedy kliknąłem Escape. No i dobra, samouczek skończony. Jak widzicie, w ekwipunku zostało wszystko z samouczka. Nie wszystko sprzedamy. Sklep jest ogólnie w prawym górnym rogu mapy. Idziemy do niego. I tutaj podchodzimy do ekspedienta Hazela. Krótka rozmowa i jesteśmy w sklepie. Bierzemy sell items, sprzedajemy energola za 1500 monet. Sprzedajemy też owoc, to zostawiamy, nawóz, tu są cztery. Sprzedajemy wszystko, te nasiona możemy sobie zostawić i sobie zasadzimy. I zostaje nam konewka i nożyce do zbiorów. Teraz przechodzimy do zakładki buy items. Jak widzicie, mamy 4000 na koncie, normalnie tego byśmy nie mieli. I tutaj kupujemy za wszystko marchewki. Będzie ich 66, starczy nam na obsianie kilku pól. No i teraz, jeżeli chodzi o obsiewanie pól, wychodzimy, znaczy nie musimy wychodzić, ale ja sobie wyjdę na miasto i tu, nie wiem, czy widzicie górną część mojego ekranu, gdzie jest pasek adresu, tam gdzie się wpisuje stronę, musicie dopisać sobie ukośnik farm231. Dlaczego? Jeżeli pójdziecie na farmę admina, zapłacicie podatek od swoich upraw. Na farmie numer 231 nie płacicie podatku, więc zostaje więcej wam w kieszeni. Ja się przenoszę już na tą farmę. Musicie wybrać jeszcze raz świat 8. Chwila ładowania i jesteśmy już na farmie. Jest tutaj bardzo dużo osób, oni nie widzą waszej farmy, wy nie widzicie ich farmy. Po prostu to jest takie wspólne, każdy gracz widzi swoje. Na początku ja sobie zasadzę te 7, które zostały jeszcze z samouczka. Dobra. I resztę obsiewamy marchewką. Dobra. I teraz zamieniamy sobie na konewkę i podlewamy. Jeżeli nie podlejemy, czas się zatrzyma i nie będzie nam zaliczało, a trzeba czekać ponad 5 godzin, chyba 5 godzin 20 minut zaraz, tak, 5 godzin 20 minut na marchewkę i 2 godziny 5 minut na te tam jagódki. Dobra, obcięliśmy tutaj całe pole, zostaną jeszcze 48 marchewek, więc przechodzimy do tego portalu, klikamy go i przenosimy się na kolejną farmę. Na kolejnej farmie znowu to obsadzamy marchewką. Oczywiście wszystko, co obsadziły, musimy też podlać, żeby czas nam się nie zatrzymał. Widzicie, jeszcze zostało 23 marchewki. Dobra, już mamy prawie podlane i znowu przechodzimy do kolejnego portalu na kolejną farmę, żeby obsadzić sobie wszystko. Dobra, tu jeszcze mamy 23 marchewki, więc powinny dwa pola puste jeszcze zostać. A, dobra. I widzicie, zabrakło mi już energii do tego, aby tą marchewkę posadzić i podlać. Mam tutaj pusto, o, tutaj niżej energii jest puste. Więc musimy po prostu poczekać, aż ta energia nam się odnowi i sobie zasiejemy tam jedna marchewka. Zbiorów marchewki czekamy 5 godzin 20 minut, ja sobie ustawię timer i jak przyjdzie do zbiorów marchewki, to nagram kolejne wideo, jeżeli chodzi o zbiory i też zrobimy razem questa, za którego dostaniemy doświadczenie, może jakieś itemki. I o co tutaj teraz chodzi? Aby zakwalifikować się do airdropu, który będzie pod koniec tego miesiąca, mamy czas do końca miesiąca, musimy być w top 20 tysięcy. Przy starcie mamy tam 160 ileś tysięcy graczy, więc takie zajmujemy miejsce. Im więcej tutaj zrobimy, im więcej expa i tak dalej zdobędziemy, tym wyżej w rankingu docieramy. Do końca miesiąca każdy, kto zastosuje się do tych instrukcji, które dałem w tym wideo, powinien osiągnąć ten poziom minimum 20 tysięcy, jeżeli chodzi o ranking
i zapisać się na airdropa. Więc pozostaje Wam tylko dać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i nie zapomnieć o tym, aby dołączyć do kanału Discord Maniacy Biznesu. Link znajdziecie pod tym filmem, Reflink też, moje social media, giełdy, na których kupuję kryptowaluty, wszystko jest pod tym filmem, więc pozostaje się pożegnać na razie i do kolejnego wideo.